będzie się działo, jeżeli układ termodynamiczny, w którym jest jakiś transport ciepła z układu do otoczenia i vice versa, jest jeszcze nad tym układem, albo układ ma zdolność do wykonania pracy. No, musimy się zastanowić nad takim problemem, bo oczywiście on może występować w wielu układach. A więc zastanówmy się, jak będziemy liczyć pracę makroskopową. Wyobraźmy sobie, że mamy cylinder. W tym cylindrze jest zamknięty gaz w naczyniu pod tłoczkiem. I teraz, jeżeli zrealizujemy taki proces, że od spodu będziemy to naczynie podgrzewać, to wówczas oczywiście gaz ulegnie rozprężeniu i jak ulegnie rozprężeniu, to to tłoczek podniesie się do góry. Załóżmy, że tłoczek podniósł się o pewną wysokość, którą oznaczymy sobie jako dx. A kiedy objętość układu się zmienia, no to oczywiście ten układ wykona pracę, bo tłoczek zostanie podniesiony o odległość dx. Ta praca elementarna została przeze mnie zapisana w następujący sposób, że to jest iloczyn ciśnienia i zmiana objętości. I dalej, jak wiemy z definicji, praca to jest siła razy przemieszczenie, iloczyn skalarny. Ja tutaj już pominęłam przy sile działającej na tłoczek ze strony cząsteczek gazu i przy przemieszczeniu pominęłam wektorowe oznaczenia, ponieważ i siła działająca na tłoczek i przemieszczenie mają ten sam kierunek, kosinus kąta między nimi jest równy, kąt jest równy 0, czyli kosinus jest równy 1. Czyli ta praca jest równa F razy dx. Chcemy pokazać, że ona będzie równa ciśnieniu razy zmiana objętości. A więc jeśli za teraz siłę podstawimy iloczyn ciśnienia, jakie wywiera gaz na tłoczek, razy powierzchnia tłoczka, to otrzymamy równanie PA dx, ale teraz A razy dx to jest dV, no i dochodzimy w ten sposób szybko do tego wzoru, który opisuje pracę, że jest to ciśnienie razy zmiana objętości. Jeśli ciśnienie nie zależy od objętości, to wtedy ta praca będzie opisana prostym równaniem. Jeśli zależy, to będziemy musieli zapisać postać przy użyciu całki, czyli będziemy mieć całkę z ciśnienia zależnego od objętości i tutaj będzie całka po tym całym procesie z parametrami zależnymi od tego, jak przebiega ten proces. Jeśli natomiast ciśnienie nie zależy, to wtedy to będzie po prostu ciśnienie razy delta V. A więc teraz już z tego równania wynika, że ta praca, która będzie wykonywana przez układ albo też nad układem, bo można sobie wyobrazić, że ten tłoczek jest wciskany przez nas, będzie zależeć od tego, jaki jest rodzaj procesu termodynamicznego, w jaki sposób on przebiega. W zależności od tego procesu ta praca będzie wyrażała się zupełnie innym wzorem i będzie miała inną wartość. Jak pojawia się całka, to możemy sobie uzmysłowić, że zapewne praca na wykresie ciśnienia od objętości to będzie pole pod tym wykresem, zgodnie z tym, co było mówione na temat tego, jaka jest interpretacja całki z pewnej funkcji po elementarnym argumencie, jeśli ta wielkość fizyczna pod całką zależy od tego argumentu. Pole pod wykresem to jest taka całka. Jeśli to jest całka z P od V po dV, to będzie po prostu taka całka, będzie polem pod wykresem ciśnienia od objętości. A więc ten wykres jest szczególnie użyteczny do analizy różnych procesów termodynamicznych z punktu widzenia wykonywanej pracy w układzie. Teraz rozważmy taką sytuację, czyli mamy wykres P od V i będziemy chcieli przeprowadzić gaz, przeprowadzając kolejne procesy termodynamiczne od punktu 1 do punktu 2 i będziemy to wykonywać, realizować w różny sposób. Pierwszy sposób to zrealizujemy proces izotermiczny. Izotermiczny, stała temperatura, czyli iloczyn ciśnienia razy objętość dla każdego punktu tego wykresu jest stały. Jeśli realizujemy proces izotermiczny, to pole pod wykresem wygląda tak, jak na tym rysunku. Wyobraźmy sobie teraz, że
dojście do stanu scharakteryzowanego przez P2 i V2 będzie odbywało się w inny sposób. Mianowicie, że najpierw zrealizujemy proces, który będzie się odbywał w stałej objętości. Znajdziemy się w punkcie, który został oznaczony jako 3. Taki proces nazywa się procesem izochorycznym i dalej będziemy przeprowadzać proces izobaryczny, czyli przy stałym ciśnieniu. Pole pod wykresem, jak widzimy, jest zupełnie inne niż wtedy, kiedy mieliśmy proces izotermiczny, ale jesteśmy w punkcie wyjściowym takim samym i w punkcie końcowym takim samym. Dalej możemy ten proces zrealizować jeszcze w inny sposób. Możemy pójść do punktu 4 poprzez realizację procesu przy stałym ciśnieniu, czyli izobara, i dalej znaleźć się w punkcie o współrzędnym P2, o współrzędnych P2 i V2. Ale w ten sposób, że zrealizujemy proces przy stałej objętości, czyli proces izochoryczny. I teraz pole pod wykresem jest jeszcze inne. A więc widzimy, że startowaliśmy z tego samego punktu, dotarliśmy do tego samego punktu w każdym z tych przypadków, ale praca wykonana w tych różnych procesach jest zupełnie inna, bo pole pod wykresem jest zupełnie inne. Zwróćmy jeszcze na to, jeszcze uwagę na to, że to pole pod wykresem to jest całka od V1 do V2 z PDV i jeśli gaz się rozpręża, w każdym z tych przypadków V2 jest większy od V1, będziemy mieć tą całkę, która będzie całką dodatnią, czyli pole pod wykresem jest dodatnie, czyli praca jest dodatnia. A więc jeśli gaz wykonuje pracę, to umownie przyjmujemy, że ta praca jest dodatnia. Jeżeli my wykonujemy nad gazem pracę, to wtedy praca jest ujemna. A więc wniosek, jaki się nasuwa po tym, po porównaniu tych wszystkich trzech wykresów dla różnych procesów termodynamicznych, pomimo że startujemy z tego samego stanu układu, scharakteryzowanego przez tę samą ciśnienie, to samo ciśnienie i tę samą objętość, i kończymy po procesach w ten sposób, że osiągamy stan P2 i V2, to w każdym przypadku ta praca jest inna, czyli praca zależy od rodzaju procesu termodynamicznego. Jak wspomniałam wcześniej, jeżeli gaz się rozpręża, to wtedy mamy pracę dodatnią. Jeśli natomiast sprężamy gaz, czyli wyjściowy stan jest stanem na rysunku po prawej stronie oznaczonym jako 1 i dalej dochodzimy do stanu 2, to wtedy gaz sprężamy i to my wykonujemy pracę dodatnią, albo inaczej gaz wykonuje pracę ujemną. A jeśli gaz wykonuje pracę ujemną, to zgodnie z tą nomenklaturą, którą wprowadziliśmy przed chwilą, to delta W będzie ujemne. A więc jeśli gaz wykonuje pracę, to umawiamy się, że to jest praca dodatnia. Jeśli praca zostaje wykonana nad układem, to wtedy jest to praca ujemna. Policzmy sobie pracę w procesie izotermicznego rozprężania gazu doskonałego. Jeśli proces jest izotermiczny, startujemy z punktu wyjściowego scharakterizowanego P1, V1 i stanu końcowego P2, V2 i mamy proces izotermiczny. Jeśli proces jest procesem izotermicznym, to przepraszam, pracę liczymy ze wzoru następującego, że to jest całka z PDV. I teraz korzystamy z równania stanu gazu doskonałego. PV równa się NRT i stąd liczymy P. P będzie równe NRT przez V, czyli otrzymujemy całkę z NRT przez VDV. I teraz, jak wspomniałam wcześniej, proces izotermiczny, temperatura stała, możemy przed całkę to wyciągnąć, tą temperaturę. I oczywiście stałą gazową i liczbę moli, czyli będziemy mieć całkę z dV przez V, ale całka z dV przez V to jest logarytm z V w granicy od V1 do V2, czyli logarytm z V2 minus logarytm z V1. Oczywiście jeżeli V2 jest większe od V1, czyli gaz się rozpręża, to wówczas ta praca jest dodatnia. Gdy będziemy gaz sprężać, to wtedy V2 będzie mniejsze od V1 i wtedy praca będzie ujemna. Możemy jeszcze ten wzór na pracę wyrazić przez inne użyteczne stałe, mianowicie jeśli weźmiemy pod uwagę, że stała Boltzmanna równa 1,38 razy 10 do minus 23 joule na Kelvin, wyrazimy poprzez stałą gazową i liczbę Avogadro, to wtedy, jeśli jeszcze dodatkowo skorzystamy z faktu, że liczba moli to jest
liczba cząsteczek przez liczbę Avogadro, to ten wzór możemy zapisać troszeczkę inaczej. Mianowicie w postaci następującej, że to będzie liczba cząsteczek razy stała Boltzmana razy temperatura razy logarytm z V2 do V1. Porównajmy teraz, jaką pracę wykonuje gaz wtedy, kiedy jest przeprowadzany proces izotermiczny i proces adiabatyczny. Proces adiabatyczny to jest taki proces, który odbywa się bez wymiany ciepła z otoczeniem. Może to nastąpić w ten sposób, że układ jest szczelny, izolowany od otoczenia, albo może nastąpić w ten sposób, że proces na tyle szybko przebiega, że nie ma czasu na wymianę ciepła z otoczeniem. Tak też może być, no więc w różny sposób można ten proces zrealizować. Zobaczmy, jak wygląda praca w przypadku, kiedy mamy do czynienia z procesem izotermicznym i adiabatycznym. Załóżmy, że startujemy z tego samego punktu. Wyjściowo na wykresie PV narysujemy sobie dwie izotermy. Jedna izoterma odpowiadająca temperaturze wyższej i druga odpowiadająca temperaturze niższej. I teraz wyobraźmy sobie, że startujemy z punktu, który tutaj oznaczyliśmy sobie, jako 1, charakteryzowanego przez ciśnienie P1 i objętość V1 oraz kończymy w punkcie w którym ciśnienie ma wartość P2 i objętość jest równa V2. Czyli startujemy z punktu 1 do punktu 2. I teraz, jeśli to jest proces adiabatyczny, to ten proces będzie opisywany za pomocą innego równania niż wtedy, kiedy mamy do czynienia z izotermą. Jak to będzie wyglądało? Więc jeżeli to jest izoterma, to oczywiście równanie izotermy to jest następujące. PV równa się NRT, zrównania stanu gazu doskonałego, temperatura stała, czyli PV jest stałe, a więc to jest wykres albo ten, albo ten. I w związku z tym, żeby policzyć pracę w tym procesie, potrzebne nam jest pole pod wykresem, tak jak to zrobiliśmy przed chwilą, licząc pracę dla takiego procesu. A więc jeśli będzie nas interesował stan początkowy 1 i stan końcowy, w którym objętość jest równa V2, ciśnienie jest inne niż dla adiabaty, to wtedy mamy pole pod wykresem, które nie jest tutaj zaznaczone, to jest pole, które teraz zaznaczam, tak? Czyli to całe pole to jest pole pod wykresem P od V dla izotermy, i czyli pod tą niebieską krzywą, która jest oznaczona, że odpowiada temperaturze T1. Jak to teraz będzie wyglądać dla adiabaty? Równanie adiabaty, jak sobie pokażemy w wykładzie 78, jest następującej postaci. P razy V do potęgi kappa jest stałe, gdzie kappa jest większe od jedności. A więc to równanie różni się od równania izotermy tym, że w równaniu izotermy, gdyby porównać je z równaniem adiabaty, współczynnik kappa byłby równy 1, czyli wykładnik potęgi przy V jest równy 1. Z tego wynika, że ponieważ kappa to jest współczynnik, który zawsze jest większy od jedności, to jest stosunek ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu do ciepła właściwego przy stałej objętości, o tym będziemy mówić w kolejnych odcinkach, to ten wykres musi być wykresem, który szybciej spada do niższych wartości, aniżeli wykres PV równa się konstant. Dlatego tutaj schematycznie ten końcowy stan o objętości V2 został zaznaczony przeze mnie jako czerwona linia, która jest właśnie linią bardziej szybciej opadającą w dół, aniżeli izoterma. I teraz, jeśli skorzystamy z pierwszej zasady termodynamiki, która jest dla procesu adiabatycznego w następującej postaci, o tej zasadzie będziemy mówić w wykładzie 78, to dla procesu adiabatycznego zmiana energii wewnętrznej jest równa minus pracy wykonanej przez układ, czyli jeśli gaz ulega rozprężeniu, to wtedy wykonuje pracę dodatnią, ale ze względu na to, że wykonuje tę pracę, to zmiana energii wewnętrznej jest
równa minus ta praca, czyli energia wewnętrzna maleje, a jak energia wewnętrzna maleje, to znaczy, że temperatura musi spadać, a jak temperatura spada, to znaczy, że wyjściowa temperatura jest niższa, aniżeli temperatura, która była, przepraszam, temperatura końcowa jest niższa, aniżeli temperatura początkowa, dlatego ten stan, w którym znajduje się układ wtedy, kiedy został przeprowadzony proces adiabatyczny, jest stanem o niższej temperaturze. Odpowiada mu izoterma o temperaturze, którą ja tu oznaczyłam jako T2. Czyli teraz, jeśli byśmy chcieli sobie zobaczyć, czemu jest równa praca dla procesu adiabatycznego, startujemy z tego samego punktu wyjściowego, a punkt końcowy ma tę samą objętość, to widzimy, że pole pod wykresem to będzie pole pod tą czerwoną linią i to pole pod czerwoną linią, oznaczyłam jako delta W, jest mniejsze niż dla procesu izotermicznego, co wiąże się z faktem, że właśnie podczas procesu adiabatycznego nie ma doprowadzonego ciepła ani odprowadzonego z układu i wówczas po prostu musi nastąpić spadek energii wewnętrznej kosztem pracy, którą wykonuje gaz. Dziękuję Państwu za uwagę.